Diagnostyka i leczenie schorzeń układu pokarmowego z wykorzystaniem wiedzy pracowników i aparatury pracowni endoskopii to podstawowa część działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Oddział Wewnętrznej Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży liczy 43 łóżka. Leczymy w oddziale pacjentów typowo internistycznych oraz gastrologicznych. Mamy pracownię endoskopii, taką samodzielną, która wykonuje prawie wszystkie procedury endoskopowe z zakresu gastroenterologii. Wykonujemy gastroskopię, kolonoskopię, badania kontrastowe dróg żółciowych, czyli ECPW, również też zabiegi różnego rodzaju, polipektomię, tamujemy krwawienia, wykonujemy takie badania dróg żółciowych związane z ewakuacją kamieni z dróg żółciowych. Zakładamy protezy do dróg żółciowych. Typowe takie choroby, które są związane ze starzejącą się populacją, czyli cukrzyca, niewydolność serca, nadciśnienie, czyli choroby cywilizacyjne, prawda, leczymy. A ze strony tej gastrologicznej, no to coraz bardziej dominują choroby nowotworowe, z którymi musimy tu się borykać, także są to nowotwory jelita grubego, nowotwory dróg żółciowych, trzustki, także na to się nastawiamy głównie w naszej pracy. Na diagnostykę nowotworów i dalsze leczenie. Są to pacjenci internistyczni, prawda, takie przypadki ogólnointernistyczne, ale jest sporo też tych chorób gastrologicznych, które jakby nastawiamy się na to tutaj i to jest też naszym tutaj jakby punktem zainteresowania. Oddział jest systematycznie wyposażany w nowoczesny sprzęt medyczny. Sprzęt mamy w miarę nowoczesny i staramy się, żeby nie odbiegał to jakimś standardem od tego najlepszego sprzętu światowego. Planujemy następne zakupy. W tej chwili jest rozpisany przetarg na zakup gastroskopu, także myślę, że ten sprzęt jest niezłej klasy. Większość pacjentów, którzy trafiają pod opiekę lekarzy i pozostałego personelu oddziału wewnętrznego, to osoby w podeszłym wieku i cierpiący na choroby cywilizacyjne.